Partnerem programu Small Talking jest Pałac Lasotów. Wyjątkowe miejsce na organizację każdego ważnego dla Was wydarzenia. Mieszko, jak od podstaw i na co zwracać uwagę przy stawianiu na przykład strony internetowej, czy zaczynając prowadzić swój biznes beauty? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę? Wiesz co, Arku, wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim przemyśleć całą strategię, tak? Bo czasami to jest tak, okej, założę stronę na Facebooku, coś dodam, coś tam wrzucę, jakiekolwiek zdjęcie, odpalę sobie pewien bardzo popularny program graficzny, zrobię tam grafik, a tak naprawdę trzeba troszeczkę wyjść od punktu wyjścia, Dawid, tak? Wiesz, nie wiesz, o co chodzi o Photoshopa. No, nie, właśnie, teraz jest właśnie chodziło o coś innego. Nie, tak naprawdę wychodzimy od strategii, tak? Czyli co chcemy osiągnąć, jak chcemy, żeby wyglądały grafiki, co zrobić, żeby cały layout był spójny, tak? Czy jesteśmy na to przygotowani, czy mamy fajnie przygotowane portfolio, czy mamy swoją sesję wizerunkową, co możemy wstawiać, jak przygotować, nie wiem, choćby miesięczny harmonogram do przodu, tak? Czasami to jest, znaczy zwykle to jest tak, że robimy to po prostu chaotycznie. Chcemy, żeby ta strona była, coś wrzucamy przez miesiąc, za chwilę jest cisza. Przeglądamy potem ten profil, pół roku nic się nie dzieje, albo w sumie nie miałam czasu, tak? Więc brakuje nam strategii, brakuje nam tego harmonogramu, przygotowania, podzielenia tego odpowiednio na jakieś pomysły, na konkretne posty, tak? Jeżeli nawet nie wiemy, jakie posty wrzucać, to możemy się inspirować tak naprawdę innymi. Ja jakiś czas temu wydałam e-booka. Wtedy to nie jest problemem? Wtedy może cię ktoś osądzić o powielanie postów? Nie, chodzi bardziej o pomysł, tak? Przypuśćmy, mamy dzisiaj, nie wiem, któryś tam wrzesień, tak, 26, jest dzisiaj na przykład Dzień Królewny, tak? Zróbcie coś, panie, dla siebie, tak? Mamy dzisiaj Dzień Królewny. Chodzi bardziej o pomysły na post, tak? Że możemy takie pomysły gdzieś tam znaleźć. Ja sama napisałam e-booka 100 pomysłów na post, tak? I możemy z tego po prostu czerpać inspirację. Ale ważne, żeby były określone cele, była określona strategia i zebrane to wszystko w spójny harmonogram. No dobra, a jakie są takie trzy kluczowe rzeczy, podstaw, jeśli chodzi o zbudowanie swojej firmy? Przede wszystkim tak, musimy wiedzieć, jak pisać posty, do kogo kierujemy, tak, w jaki sposób będziemy się komunikować. Musimy przemyśleć, jaką mamy strategię, czyli co chcemy osiągnąć, tak, jakie konkretnie zabiegi chcemy promować sezonowo, tak. I trzecia rzecz, wydaje mi się, żeby to wszystko było spójne graficznie, tak, żeby to nie było. Każdy post zupełnie jest po prostu daleko od kolejnego, tylko rzeczywiście, żeby to było wszystko spójne. Tak samo jak bardzo ważna jest na Instagramie ta spójność, tak? Bo jednak Instagram jest mocno taki do patrzenia. Mało czytamy, dokładnie, dużo patrzymy i to po prostu musi pięknie wyglądać. Agnieszko, rozumiem, że takie spotkania z klientem danym masz. A co gdy dana koncepcja twojemu pracodawcy się nie podoba? A ty wiesz, że jego idea niestety nie przyniesie zasięgów i zysków. Jak do takiego klienta przemówić? Sposobem. Sposobem, to znaczy tak, wydaje mi się, że na początku jest spotkajmy się w połowie drogi. Tak jest. Ja przedstawiam swoje argumenty i słyszę te argumenty z drugiej strony. Jeżeli okazuje się, że jednak moje argumenty absolutnie nie trafiają, no to robi się troszeczkę pod górkę, tak? Więc wtedy albo ciśniemy o swoje, albo odpuszczamy. No, czasami są klienci, z którymi nie jesteśmy w stanie się po prostu dogadać, bo każdy ma swoje zdanie i te argumenty nie trafiają.